Witam serdecznie. Dzisiaj w sektorze gości znakomity biegacz, trzykrotny olimpijczyk i rekordzista Polski w maratonie Henryk Szost. Cześć. Cześć. I powinienem pewnie jeszcze powiedzieć prawdziwy facet, bo z tego co mówisz, prawdziwy facet powinien przynajmniej raz w życiu przebiec maraton, a ty tych maratonów masz już ponad 20. No tak, mam ich ponad 20. Znaczy było to powiedziane oczywiście z lekkim uśmiechem to zdanie, dlatego że kilku ludzi mi zarzuciło, że oni może nie są w stanie przebiec maratonu, a są facetami, jak najbardziej tak jest. Oczywiście jest to takie lekkie tak porównanie. Maraton jest takim dystansem, który pokazuje nam tak naprawdę na co nas życiowo stać, tak, jeżeli chodzi o nasz charakter przede wszystkim. I myślę, że tylko ci ludzie, którzy mają dość mocny charakter, żeby przygotować się, żeby spróbować tego dystansu, to mogą sobie gdzieś tam później po przebiegnięciu powiedzieć, że no kurczę, dałem z siebie wszystko, pokazałem, że jestem twardy. To możemy porozmawiać jak prawdziwi faceci w takim razie. Tak. Ja jeden też mam na koncie. Gratuluję. Jak ty zapamiętałeś swój pierwszy maraton z 2007 roku? Wtedy debiutowałeś. To była dla ciebie wielka niewiadoma? Czego się można spodziewać? Tak, zdecydowanie. Dlatego, że no, dla mnie to było dość traumatyczne przeżycie. Generalnie po 33 kilometrze miałem bardzo duży kryzys i z tempa powiedzmy 3,5, 3,6 spadłem do tempa 3,50, prawie 4 minuty i nie mogłem ruszać nogami praktycznie, także ten kryzys był potężny, tak? Miałem go przez jakieś 3-4 kilometry, później mnie lekko puściło i dobiegłem na metę z wynikiem 2:15:57, chyba dokładnie około 2:16. Tak, 2:15:57. Następny maraton już było 2:11:59. Tak, na tej samej trasie właśnie. Tak. Wywalczyłeś minimum na igrzyska w Pekinie. To był dosłownie twój dopiero drugi maraton. Tak. Poczułeś, że to jest taki idealny dystans stworzony dla ciebie? To znaczy ja gdzieś tam podświadomie jakoś zawsze sobie o tym myślałem, żeby właśnie, że ten dystans to będzie właśnie coś dla mnie, tak? Człowiek czuje, tak, co chce jakoś tam gdzieś tam. Przede wszystkim w tym sportowym życiu, jeżeli zajmuje się właśnie uprawianiem wyczynowego sportu, co chce robić, tak, gdzieś docelowo, tak. I wiadomo, że te szczebelki, te drabiny, tak, po której się wspinamy, idą przez różne dystanse, tak. U mnie ten szczyt to był właśnie dystans maratonu, więc no pobieganie minimum na Igrzyska Olimpijskie już w drugim starcie to był dla mnie, no, to było wielkie wow, tak. No, każdy sportowiec marzę o tym, żeby wyjechać na Igrzyska Olimpijskie. Ja to zrobiłem już w drugim swoim starcie w życiu, więc to naprawdę było wielkie przeżycie. Miałeś 26 lat. Z jednej strony spełnienie marzeń, a z drugiej strony potężne wyzwanie. Jak ty zapamiętałeś tamten wyjazd do Chin i swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie w życiu? No zapewne zapamiętam to do końca życia, no bo pierwszy taki wyjazd, właśnie pierwszy raz byłem w Chinach wtedy w ogóle. I to jeszcze byłem, to znaczy jeżeli chodzi o jak gdyby sportowe życie, tak, dla nas maratończyków 26 lat to jest dopiero start, dla niektórych sportowców jest tu już koniec kariery, u nas liczy się ta wytrzymałość, więc jako 26-letni człowiek wybrałem się na największą imprezę, która chyba jest zorganizowana, jeżeli chodzi o imprezy sportowe skupiające wielu zawodników, wiele dyscyplin, no to było coś niesamowitego, wielkie przeżycie, tak. No start do końca nie był udany, choć nie był też zły, bo jak na trzeci start w warunkach, ciężkich warunkach tam, w bardzo wysokiej temperaturze, w niesamowitym zanieczyszczeniu powietrza, bo tam przebiegnięcie 42 km w takich warunkach, jakie były wtedy w Pekinie, no było niesamowitym wyzwaniem. To jakie to były warunki? Ponad 30 stopni? Tak, tam było powyżej 30 stopni i jeszcze wilgotność do tego dość duża dochodziła, no i zanieczyszczenie powietrza. Ja bardzo długo po tym miałem problemy zdrowotne, nie mogłem dojść do siebie. Przybiegłem na 34 pozycji, to było dokładnie w połowie stawki, więc jak na trzeci maraton w życiu i od razu na mistrzostwa, na taką wielką imprezę. Myślę, że to był, jak dla zawodnika zaczynającego, był to dobry prognostyk, tak? Był to dobry start, nauka niesamowita życia na trasie. Miałem takie momenty, że traciłem świadomość, generalnie już w pewnych momentach nie wiedziałem, gdzie jestem w ogóle. No właśnie, ale ja tutaj przytoczę twój cytat, bo opowiedziałeś kiedyś o tym dosyć szczegółowo i wspominałeś o tych problemach zdrowotnych, które miałeś w Pekinie. No brzmi to dosyć poważnie. 30 stopni, bardzo duża wilgotność. Od 28 kilometra złapałem ścianę, z której nie wyszedłem do samego końca.
Miałem lekkie utraty świadomości. Film mi się urywał i ciężko mi się oddychało. Doprowadziłem swój organizm do ruiny. Wylądowałem w szpitalu w Krakowie. Podejrzewali astmę nabytą w tym zapyleniu w Pekinie, ale okazało się, że mam krwiaki na płucach. Jestem wdzięczny, że lekarze to wykryli na czas, bo gdyby taki skrzep się oderwał, mogłoby dojść do zgonu. No, jak się to czyta, to rzeczywiście brzmi bardzo poważnie. To jest cytat z rozmowy z serwisem Polska Biega. Jak to dokładnie wyglądało? No właśnie tak jak tutaj przeczytałeś. Generalnie wyglądało to tak, że już wracając do domu, tak, czułem, że coś jest nie tak, nie mogłem swobodnie oddychać. Tak. Okazało się, że najprawdopodobniej były jakieś uszkodzenia pęcherzyków płucnych w płucach i tam porobiły się takie, zrobiły mi się krwiaki na płucach dwa. Oczywiście nie jakieś olbrzymie, tak, ale no, wychodząc gdzieś później na treningi, tak, jak chciałem podjąć jakikolwiek wysiłek, nie mogłem oddychać tak swobodnie. Cały czas czułem dość mocne takie duszenie. Pojechałem do szpitala, spędziłem tam dość dużo czasu, bo nie mogliśmy dojść do, jak gdyby, do tego, co się ze mną dzieje. Tak? Tak jak mówiłem, tutaj na początku podejrzewano taką astmę, jakąś tam nabytą, urazową jakąś. No ale później tam chyba badanie tomografem, nie, rezonansem, przepraszam, magnetycznym okazało, że mam właśnie dwa krwiaki. No i musiałem mieć takie specjalistyczne leki, które, antybiotyki, które miały to wszystko usunąć, tak? No ale właśnie dobrze, że tak się to skończyło, ale to nie inaczej. Aż było na tyle poważne, że rzeczywiście mogło grozić nawet śmiercią? No ciężko mi powiedzieć, no gdyby się coś takiego urwało, oderwało gdzieś tam, tak? I trafiło do krwioobiegu, no to wiadomo, że mogłoby to nie skończyć się pewnie za wesoło. No na szczęście zostało to dość wcześnie wykryte. Bieganie maratonu na tym najwyższym poziomie dla nas, tak? Ja nie mówię o bieganiu, o samym zaliczaniu maratonu, bo zaliczenie maratonu jest jak gdyby fajnym przeżyciem dla każdego, jest sprawdzenie siebie i aż tak mocne jak gdyby w skutkach nie jest, tak? Jeżeli się jest zdrowym, oczywiście podchodzi do startu wiedząc, że się jest w 100% zdrowym i nie ryzykując, tak, utraty życia, bo i tak często się zdarza, ale myślę, że ci ludzie, którzy startują, no to są tego świadomi, z jakimiś wadami serca lub z innymi chorobami są tego świadomi, że mogą ten dystans może im zrobić krzywdę, tak? Ale dla zupełnie zdrowego człowieka nie ma to większego znaczenia, więc zdrowotnego, więc tutaj zaliczając jest super, ale tutaj u mnie no, mogło się to różnie skończyć, dlatego jestem jak gdyby no, wdzięczny tym lekarzom, którzy dość mocno pracowali nade mną, że wyciągnęli mnie i po tym jeszcze padło wiele bardzo dobrych wyników. Tak. Ta końcówka maratonów to zawsze wiąże się z olbrzymim bólem mięśni, tak, z olbrzymim cierpieniem? Tak. Zazwyczaj z potężnym. Tak? No te, znaczy inaczej, najśmieszniejsze jest to, że jak widzimy tak jak tego zwycięzcę maratonów biegającego na metę, on jest najczęściej, stoi na nogach, tak, czy tam jeszcze potrafi potruchtać. To najczęściej to są emocje, to jest adrenalina związana ze szczęściem, tak, że się wygrywa. Najczęściej ci zawodnicy, którzy przybiegają gdzieś później, na piątym, dziesiątym miejscu, oni są totalnie zmęczeni, tak, wyczerpani totalnie. Tam jest to naprawdę ból mięśniowy, który jest, jest potężny. Ja nieraz miałem takie myśli, że no chciałbym, nie wiem, żeby ktoś wyjechał, mnie po prostu potrącił motocyklem albo samochodem, żebym już nie musiał kontynuować tego wysiłku, bo to jest potężne zmęczenie, tak, które ogarnia cały organizm, ogólne zmęczenie organizmu. I to jest jak pokonasz taką ścianę, która się pojawia? Znaczy trzeba zacisnąć zęby i zrobić wszystko, żeby utrzymać tempo, tak? Im bardziej zwalniamy, tym bardziej pokazujemy zawodnikowi, że te sygnały, które nam właśnie wysyła, czyli blokada mięśni totalna tam za pomocą tego kwasu mlekowego, bo to organizm nas blokuje, tak? Możliwości człowieka są dużo większe. Ale trzeba wytrenować organizm tak, żeby móc wyciągnąć z siebie jak gdyby jak najwięcej. To jest tak jak podrasowanie silnika w samochodzie, tak? Ten silnik, generalnie samochód może jechać dużo szybciej, jeżeli go jakoś tam mechanicznie podrasujemy, tak samo ludzki organizm, jeżeli wytrenujemy go tak, że będzie mógł jak gdyby pracować na tej cienkiej bardzo linii ludzkiej wytrzymałości, tak? No to on będziemy biegli szybciej, tak? Jeżeli przy takim kryzysie pokażemy mu, że dobra, zwalniam, czy zatrzymuje się, staje, jest ok, no to wtedy on zrobi wszystko, żeby nie trzeba było kontynuować tego potwornego zmęczenia.